Riff-raff, zasady przykładowa rozgrywka, gra od wydawnictwa Zum Spielem, bardzo dziękujemy. I tak, wygląda to w ten sposób. Mamy tu statek i ten statek jest na morzu i on się kiwa, tak, na falach. On się kiwa, moi drodzy, tak. I on się kiwa, tak. Więc generalnie cały się rusza. Maszty też mu się ruszają, co ciekawe, tak. Jest tutaj na takiej wysokości, to jest jako woda, tak. I tu pudełko też ma wodę. Każdy z nas otrzymuje karty, 10 kart. Każdy z nas otrzymuje marynarza do zawieszenia, skrzynię do położenia, pakunek taki, jakąś łódkę, małą szalupę, szczura, ten ma być do tego, jednego szczura, deskę, flakon, beczułkę. Zauważmy, że tutaj są numery, tak? 1, 2, 3, 4 na tym statku, a na masztach pojedyncze, tak? Tutaj 5, 6, 7, 8, 9, 10 u góry. Jak gramy? Pierwszym kapitanem jest osoba najstarsza. Mamy też jeszcze dwa kończyki takie dodatkowe. Jest osoba najstarsza. Każdy z nas jedną kartę musi odsłonić. Każdy z nas jedną kartę musi odsłonić. Ciach. I będziemy zagrywali począwszy od najwyższych, czyli zaczynamy od dziewiątki. Dlaczego ten pierwszy kapitan? Tak, by były na przykład dwie dziewiątki, bo to są, te karty są tasowane, tak? No ten pierwszy kapitan, najstarszy gracz decyduje z remisujących, kto będzie pierwszy, tak? I potem gramy tutaj według właśnie tej wartości zostającej. I to mamy, o, dwie trójki nam się trafiły, tak? Czyli pierwszy zagrywa ten, a potem ten kapitan, który był jako pierwszy, najstarszy gracz, to on decyduje, który z tych trójek będzie pierwsza, tak? A na końcu ten. No i potem tym kapitanem będzie ta dziewiątka, bo był największy. No to powiedzmy sobie coś umieści sobie takiego. Jest taka zasada, jak umieszczamy tutaj, to jedno. Jak umieszczamy na maszcie, możemy dwa, ale kiedy już tutaj w danej strefie coś jest, musimy powiedzieć. Na razie nie mamy takiego problemu. On ma dziewiątkę, czyli musi umieścić tu. Jakby mu to spadło, to on może to w locie złapać. Jak złapie to w locie tego marynarza, no to go odkłada z gry, nie musi go ponownie dawać. Jak mu się nie uda, to będzie musiał ponownie go ładować. Wygrywa osoba, która wszystko załaduje. Jeśli żaden z nas nie załaduje wszystkiego, no to wtedy ta osoba, która najwięcej załadowała. Dobra, on umieścił, teraz trójka, powiedzmy, że niech to będzie ten. On chce umieścić na trójce. Sobie umieści tutaj, tak? Kolejny gracz, znowu trójka. On ma, nie sobie umieści, może szczurka. Możemy umieszczać jedną lub dwoma rękami. No i teraz jedynka. Jedynka jest tam na dole. Powiedzmy, że on sobie szalupę umieści. Jak umieszczamy? Umieszczamy jedną lub dwoma rękami w danej strefie. Nie możemy. O, spadło mu. Nie zdążył złapać, tak? I drugie też spadło. Odkłada. To co spadło, wraca do graczy. Wszyscy mogą oczywiście łapać. No i teraz nowy kapitan. Nowym kapitanem jest ten gracz, tak? Znowu wykłada kartę. Wykłada ją tutaj. Każdy wykłada na tą wcześniejszą. Ten ma jedynkę teraz. Ten ma czwórkę teraz. Ten ma ósemkę teraz. Czyli od tego będziemy schodzić kartami. Następnie będzie ten, ten i ten. Nowym kapitanem będzie ta osoba. No i tak się bawimy, aż ktoś umieści wszystko. Ewentualnie zejdzie z kart swoich każdy gracz. Ten, który ma najwięcej na statku, ten wygrywa grę. Jak gramy w dwie osoby, no to wtedy dwa razy umieszczamy. Podwójne komponenty po prostu, tak? I schodzimy raz z kart, a potem tasujemy i drugi raz schodzimy z tych kart. Tak to wygląda. No generalnie zabawa jest przednia, pięknie to wygląda. Komponenty drewniane, no widać jak to zjeżdża. Oprócz tego, że to zjeżdża, to jeszcze musimy to łapać. Jeszcze ważna rzecz, bo jest to ładowanie i jest to łapanie, tak, swojego tego komponentu, żeby już nie trzeba go znowu było ładować.
ale możemy łapać tylko zapisane już w tym dzienniku pokładowym ładunki, czyli łapiemy ładunki, które spadają, ładunek swój, tak, który spada, ale nie ten, który od razu w tej daliśmy teraz, nie padałbym teraz na piątkę i ta piątka mi od razu spadła. To jak z tego nie łapię, a nawet jak złapię, to i tak odkładam do swoich komponentów, tych tutaj. W magazynku. Natomiast jakby spadały komponenty kilka, różne, tak? No to łapię te z wcześniejszych tur. Bo one są już zapisane jakby w inwentarzu tego statku. Nie łapię ładunku bieżącego, który dopiero dawałem, jak spada, tylko łapię te swoje wcześniejsze. I tak wygląda riff, raff i takie ma zasady. Bardzo fajna, bardzo ładna, przyjemna, dobrze zrobiona gra. Dzięki.